Witajcie wszyscy. Pamiętajcie o ukrytych treściach w 7 filmach. W różnych momentach będą pokazywane. Gdy je połączymy, wyjdzie nazwa tego, co jest do wygrania. Kto pierwszy, ten lepszy. Więc zaczynamy. Kanał ma niemalże 10 lat. Mówią, że od nowa się nie zacznie. Dlaczego nie? Ja postanowiłem spróbować. Jak wiecie, z mojego kanału jest różna tematyka. Ciągle szukam swojego celu. Zbliżyłem się do niego bliżej niż kiedykolwiek. Postanowiłem połączyć dwie, a nawet trzy moje pasje w jedną. Wszystko dzięki determinacji i chęci, właśnie żeby to zrobić, uwidocznić moje marzenia z młodych lat, czyli nagrywanie filmów o przyrodzie, o zwierzętach, łącząc to z nazwą kanału, aby snajper nie pozostał dłużny, ponieważ lubię tę tematykę tak samo. Jak można tego dokonać? Spójrzcie sami i ocencie. Zapraszam na... Ekopolowanie ze snajperem, nową serię filmów na moim kanale. Czas zacząć. Start. Skąd to tutaj się wzięło na tym fotelu? Trawa? Ja nie. No to idziemy. Gdzieś tam. Witajcie! Tym razem opowiemy sobie troszkę o Danielu. Kolejny gatunek jeleniowatych, lecz ten jest też mniejszy od jelenia szlachetnego, ale większy od kozła sarny. Jeżeli chcecie więcej o sarnach, znajdziesz u mnie na kanale, także zapraszam. A wracając tutaj do Daniela, byka, może ważyć od 65 nawet do 120 kg. Tutaj mamy super szczęście oglądać samca Daniela Myukusa, czyli nie są równo rozwinięte poroże. Jak na przykład tylko taki osobnik zostanie zauważony,
przez myśliwego, zapewne jest pierwszy do strzału, nie? No niestety. Ja uważam jednak, że pomimo takich poroży nie musi on koniecznie psuć gatunku. Zdarza się tak, że przy zeszłorocznych zrzutach lub podczas walki jedno poroże na przykład zostało odłamane z częścią czaszki, czyli tak niefortunnie jakby się złamało i dlatego kolejne, które różni się od innego, wyrasta właśnie inne poprzez tą odłamaną czaszkę i to się tak zagaja i później blokuje rozrost jakby tego poroża. Dlatego ja wątpię, żeby taki osobnik był jakiś wybrakowany do tego, aby mógł swoje geny przekazać dalej. Na ten przykład, na przykład człowiek złamie sobie rękę, czy to oznacza, że na przykład, nie wiem, jego dzieci urodzą się genetycznie, z genetycznie osłabionymi kośćmi lub, nie wiem, ze skrzywioną ręką się urodzi? No, raczej wątpię, ale na tym już zakończę swoje takie osobiste przemyślenia na ten temat, bo niestety powodów może być więcej, na przykład choroba, pasożyty, warunki atmosferyczne, takie jak na przykład silne mrozy, na to też mają wpływ i niestety no, tego nie wiadomo, jak się obserwuje takie zwierzę. Nie zmienia to faktu, że te piękne zwierzęta, niełatwe do sfotografowania i dodatkowo właśnie myłkusa, mają bardzo dobry słuch i węch. I dlatego nie ukrywam, że podczas obserwacji tego tutaj tego nagrania widziałem, jak reagował z uwagą na to, jak wysuwa się i wsuwa ząb aparatu. Był dla mnie szok, że on to słyszał, nie? Byłem od niego ładnych parę metrów, także no. Jak inne jeleniowate, są pokarmem niestety drapieżników, a zabijane są przez człowieka tak samo, nie? Dla mięsa, skór i poroży, nie? Na byki, cielęta i łanie polowania są od 1 września do końca lutego, z tym, że na łanie kończy się wcześniej, bo 15 stycznia. Ale już pomijając tą smutniejszą kwestię, tak się skupiłem na nagrywaniu tego osobnika, wpatrując się w wyświetlacz, nie zauważyłem, jak zbliża się drugi piękny byk Daniela. Już ze zdrowymi łopatami, porożami, jak możecie tu zaobserwować, które właśnie też są zrzucane co roku. Są mniejsze niż jelenia, ale im większe u Daniela, tym słabsze się robią, nie? Przez właśnie coraz większy kształt łopatowaty. Żyją w stadach, a starsze osobniki samotnie lub w niewielkich grupach, nie? Są mniej wybredne od jeleni. Wolą takie rzadkie lasy i ich obrzeża czasami żerują na polach i uprawnych łąkach. Tak, tutaj możemy widzieć, jak właśnie wyszły z lasu sobie tutaj na łączkę popodgryzać sobie. Zjadają gałązki, mchy, rośliny, porosty, bekowiska, czyli gody. Odbywają się październik, listopad. Ciąża trwa około 7,5 miesiąca. Przeważnie rodzi się jedno, czasem dwa cielęta. Żyją do 25 lat, te piękne zwierzęta. Także mi się naprawdę super, super tutaj podobało, że mogłem uchwycić to na tym ujęciu. No, trochę wiadomo, jeszcze się ręka trzęsła tutaj w ruchu, ale no, nadal się tutaj jakby jeszcze rozwijam w tym. Mam nadzieję, że z ujęciami coraz dalej i będzie lepiej. Także to co tutaj miałem i mogłem Wam pokazać na tym filmie, właśnie to przedstawiłem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. I jak tak, no to nie zapomnijcie zostawić czegoś tam tutaj dla motywacji, łapeczka, subskrypcja. Będą dalej tworzone filmy, także tymczasem dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie, cześć.